A więc plan jest taki, że teraz przejdziemy do tych skrzydeł. Naprawdę nie jestem w stanie przewidzieć, ile czasu na to zajdzie. W sensie i tak teraz do 15 około, czy może trochę po 15 skończymy tą część. W sensie zrobię teraz tak 1,5 godziny wykładu. I po prostu na czym skończymy, na tym skończymy i po przerwie obiadowej wrócimy do dalszej części. Nie wiem, czy zdążymy wszystko dzisiaj zrobić. Jeżeli nie, no to może jeszcze za tydzień coś tam dogrywka będzie. W sensie myślę, że te skrzydła zrobimy dzisiaj, ale nie wiem, czy zdążymy ten ostatni wykład. Zależy, ile z tym zejdzie. Czy zejdzie na to, powiedzmy, 3 godziny, czy 4,5 na te skrzydła. Bo może być tak, że 2 lub 3 wykłady będą potrzebne. Zobaczymy. Nie, że jest to tak naprawdę, no dużo ich jest, bo jest 18 podtypów, więc trochę tego jest. A właśnie chcę, żeby to było takie trochę encyklopedyczne, w sensie, żeby ten odczyt właśnie dał takie pełne informacje. No i ogólnie rzecz biorąc, przechodząc już do tematu, więc zanim przejdziemy do opisu oczywiście wszystkich 18, oczywiście nie wszystkie zrobimy w jednym wykładzie, ale i tak chcę zacząć od po prostu podstaw, czyli w ogóle wprowadzić tą teorię skrzydeł, zanim zaczniemy omawiać konkretne podtypy czy konkretne skrzydła, to chcę w ogóle powiedzieć o tym, czym są skrzydła. I w związku z tym zrobię share screen tutaj, żeby otworzyć jakiś tam eneagram. Okej, więc mamy eneagram. I teraz tak. Skrzydło po pierwsze jest tym, że ono jest właśnie drugim głównym typem. Czyli każdy ma główny typ, który jest niezmienny, oraz skrzydło. I skrzydło zawsze jest przyboczne. Oznacza to, że załóżmy jedynka może mieć skrzydło 9 lub 2, 2 pierwsze lub 3, 3 2 lub 4, 4 3 lub 5 i tak dalej, i tak dalej. I każdy ma skrzydło. Po prostu nie ma opcji, żeby ktoś nie miał skrzydła. Aczkolwiek właśnie tutaj kilka bardzo ważnych informacji w tym temacie. Po pierwsze, to jest tak, że każda osoba ma jakby pewien zakres, właśnie bandwidth, taką jakby szerokość swoich skrzydeł. Szerokość skrzydeł, czyli załóżmy jest właśnie 4 i ona może mieć krótkie skrzydła, czyli ledwo wchodzi tutaj, że tak powiem. Ponieważ tutaj jakbyśmy zobaczyli na enagramie, no to tak naprawdę jak jest załóżmy tutaj 4 i 5, to w połowie, dokładnie w połowie enagramu, tuż po prawej zaczyna się już 4, a tuż po lewej stronie już jest 5, prawda? Idziemy 5, 5, 5, 5, dochodzimy tutaj do między 5 i 6 i tutaj już zaczyna się 6. Idziemy. I w połowie między 6 a 7 już zaraz zaczyna się 7. I tak dalej, i tak dalej. I teraz wyobraźcie sobie, że to jest takie tęcza. Że to jest całe spektrum tęczy i że one, to nie jest jakby tak, że jak przechodzisz z 7 na 6, to nagle z zielonego robi się niebieski, coś zupełnie innego. Tylko tutaj jest całe spektrum między zielonym a niebieskim, bo można to dzielić na miliardy kolorów, no nie, miliony kolorów, no nie, po prostu tam odcieni, po prostu całe nieskończoną ilość odcieni. I to jest tak, że tak naprawdę załóżmy tutaj na środku między 4 a 5, tak naprawdę tutaj jest po prostu miks 4 i 5, można powiedzieć. I jeżeli przesuwam się trochę w lewo, to już zaczynam się stawać coraz bardziej 5, a jeżeli w prawo, coraz bardziej 4. I każdy ma jakby taki punkt, punkt, na którym jest na kole eneagramu. Właśnie ja na przykład myślę, że jestem 4 z bardzo silnym 5 skrzydłem, więc mój punkt jest gdzieś tutaj. Ale mam też dość szerokie skrzydła, czyli mocno wchodzę w 5 i też przez to, że mam szerokie skrzydło, też 3, to też silnie wchodzę w 3. I są właśnie te dwie płaszczyzny, czyli z jednej strony, pomijając główny typ, mamy punkt, w którym jesteśmy, i są osoby, które mają punkt na samym środku albo na którymś skrzydle, jak i szerokość, że są osoby, które mają szersze skrzydła i węższe skrzydła. I co to znaczy? Po pierwsze, im bardziej ktoś jest w centrum, ten punkt ma główny, to tym jakby ma słabsze skrzydło, tak zwane, a im bardziej jest blisko jakby skrzydła, czyli blisko tej drugiego typu, ten główny punkt to ma średnie lub silne skrzydło. I w zasadzie można powiedzieć, że nie ma osób, które są idealnie na środku, choć może bardzo, bardzo nieliczne. Większość osób ma średnie skrzydło, czyli gdzieś tutaj.
A więc średnie skrzydło to jest takie, które nie jest ani bardzo blisko głównego typu, ani bardzo blisko skrzydła. Tylko jest tak pomiędzy, czyli standardowo. I większość osób, znaczna większość osób ma średnie skrzydło, po prostu jedno. Ale są właśnie nieliczne przypadki, no mniej liczne, które mają, najmniej liczne są takie, które mają słabe skrzydło. Na drugim miejscu właśnie, które mają silne skrzydło. Silne skrzydło to jest taka osoba, która jest tak bardzo blisko tego drugiego typu, że w zasadzie czasami zastanawia się dość często, czy nie jest tym drugim typem. Dodatkowo jest szerokość skrzydła, czyli ktoś może mieć na przykład lekkie skrzydło, ale szerokie skrzydła, czyli wtedy ma lekko, ale obydwa typy. Ale na przykład może być silne skrzydło i wąskie skrzydło, czyli na przykład jest na przykład 4W5, ale mało trójki, a może być silne skrzydło i szerokie skrzydło i wtedy ma i silną piątkę, i silną trójkę. Oczywiście któreś będzie z reguły silniejsze. Także to tak, że tak powiem, mogą być różne opcje. I jak to się przejawia w rzeczywistości? No tak, że osoba, która będzie mieć lekkie skrzydło, będzie bardziej jakby takim czystym typem. Czyli załóżmy właśnie czwórka po prostu ze słabymi skrzydłami, na przykład ze słabym trzecim skrzydłem, będzie naprawdę mocno czwórkowa i ta trójka nie będzie odgrywać takiej silnej roli. A na przykład czwórka z silnym skrzydłem będzie bardzo oscylować między tymi dwoma jakby typami jakby przeżywania życia, prawda? I teraz tak. Można mieć jedno skrzydło i z reguły tak jest, ale są osoby, które mają dwa skrzydła. Czyli jakby mają tak szerokie skrzydła, że niemalże mają dwa skrzydła. I to są najbardziej bogate osobowości, prawda? To są tacy ludzie, którzy mają takie bogactwo jakby swojej osobowości. Właśnie to stąd wynika. I to jest plusem i minusem, ponieważ jeżeli ktoś ma szerokie skrzydła, to plusem jest taki, że kiedy jest w dobrej kondycji i jest w miarę zdrowy, to będzie niesamowitą jednostką po prostu. Niesamowicie bogatą i wartościową. Natomiast jeżeli ktoś właśnie ma szerokie skrzydła, to będzie mieć też więcej problemów. W pewnym sensie, ponieważ wtedy będzie mieć problemy obydwu skrzydeł. I też będzie mieć bardzo dużo, że tak powiem, do przerobienia i może się bardzo zapętlać, prawda? Kiedy znowu jesteśmy niezdrowi, to wtedy działają niezdrowe mechanizmy tych obydwu skrzydeł. I głównego typu, i jeszcze typu dezintegracji, więc wtedy można mieć tyle, że tak powiem, labiryntu trudności, że może być bardzo ciężko. Więc po prostu szerokie skrzydła to jest ambiwalencja na dobre i na złe, że i wyżej się lata, i niżej się upada. I dodatkowo kolejna informacja jest taka, że skrzydła mogą się zmieniać, czyli na przestrzeni życia, bardzo długich okresów czasu lub poprzez bardzo intensywne doświadczenia czy jakieś bardzo głębokie zmiany życiowe, to skrzydło może się zmienić. Na przykład poprzez jakieś bardzo głębokie doświadczenie duchowe, albo poprzez jakąś traumę, albo poprzez jakąś bardzo dużą niechęć, albo poprzez bardzo dużą miłość, albo po prostu poprzez bardzo długi czas może się to skrzydło zmienić, prawda? Czyli na przykład ktoś przez pół życia miał właśnie, załóżmy, jedno skrzydło, a potem przez jakieś rzeczy zmieniło mu się na drugie. I to jest zupełnie naturalne i wręcz według autorów jest tak, że z reguły u każdego człowieka raz w życiu zmienia się skrzydło. To jest taka nawet proces rozwoju, więc nie zawsze tak jest, ale może być tak, że na przestrzeni życia tak naprawdę skrzydło, które się mieli jako pierwsze, później się przemieni w to drugie. Ale nie zawsze tak jest, ale często tak jest. Natomiast mówię, to może się dziać na bardzo długich okresach czasu, wieloletnich czy wielodekadowych. I w zasadzie tyle. No i skrzydła mogą się też integrować i dezintegrować, czyli po prostu też chodzą po tych strzałkach, prawda? I skrzydło jest o tyle ważne, że ono jakby tak naprawdę bez skrzydeł anagram nie opisywałby prawdziwych ludzi, ponieważ prawdziwi ludzie są zbyt złożeni, zbyt skomplikowani, zbyt głębocy, żeby zawężyć ich do jednego aspektu. Więc skrzydło jakby tworzy dynamikę każdej osoby, ponieważ w każdym człowieku jest konflikt. W każdym człowieku jest dynamika, jest dialog wewnętrzny. I właśnie ten dialog najczęściej jest między głównym typem a skrzydłem. Ponieważ zauważycie, że one zawsze się różnią między sobą, prawda? Chociażby dwójka i jedynka, prawda? Że dwójka będzie chcieć bliskiego, intymnego kontaktu, takiego emocjonalnego, a jedynka będzie chciała być idealistyczna, racjonalna, chłodna. I
Ktoś, kto jest na przykład 2W1, będzie mieć dynamikę pomiędzy... 2W1 oznacza 2W1. W jest od wing, czyli skrzydło pierwsze, czyli dwa skrzydło pierwsze, czyli drugi typ jest główny. Zawsze pierwsza cyfra to jest główny typ, potem W to znaczy, że jest skrzydło, wing i druga liczba, czyli na przykład 1 oznacza skrzydło. Czyli 2W1 to jest drugi typ z pierwszym skrzydłem. I właśnie, że będzie w tej osobie to napięcie między chłodnością i racjonalnością, a intymnością i emocjonalnością. I będą mieć takie wewnętrzne konflikty między tymi dwoma rzeczami. I oczywiście z reguły będzie wygrywać ta emocjonalność i intymność, ponieważ to jest właśnie ten główny typ. Ale może być tak, że właśnie na przykład w relacji z taką osobą przeważa jakby ta chęć bliskości, intymności i tak dalej, ale czasami pojawi się taki chłód, krytyka, dystans, ocena, taka jedynkowa, prawda? Albo właśnie taka szlachetność, poświęcenie i tak dalej. Więc jakby zarówno te pozytywne i negatywne strony danych aspektów tworzą dynamikę między głównym typem a skrzydłem. I tak naprawdę dla każdego w Enneagramie jest 4 lub 5 najważniejszych aspektów. Czyli najważniejszy jest główny typ, skrzydło, kierunek integracji, kierunek dezintegracji i ewentualnie drugie skrzydło. Więc te 5 aspektów to jest ten rewir, w którym najbardziej się poruszamy i których najbardziej musimy być świadomi. Ponieważ właśnie no, musimy być świadomi swojego głównego typu i swojego skrzydła, żeby zrozumieć swoją dynamikę i swoją pełnię, swój jakby wewnętrzny dialog, swoje wewnętrzne napięcia, zrozumieć swoją dezintegrację, żeby zrozumieć swój cień i zrozumieć integrację, żeby zrozumieć, w jakim kierunku się rozwijasz. A jeżeli ktoś już się na przykład zintegruje i przerobi swój cień, to potem może zacząć integrować swoje skrzydło i przerabiać cień swojego skrzydła, prawda? To jest takie doskonalenie się coraz głębsze, coraz głębsze. Więc tak to wygląda. Taka jest teoria tych skrzydeł w tak skrócie. I dodatkowo jest tak, że te skrzydła jakby można interpretować bardzo tak artystycznie, że w pewnym sensie teraz właśnie podczas tego wykładu będę wam podawał te definicje, ale też zachęcam was do takiego troszeczkę artystyczno-intelektualnego rozumienia, czyli po prostu próby jakby takiego intuicyjnego wnioskowania, co mogą oznaczać skrzydła w danym typie, prawda? Czyli na przykład znowu to 2W1, że skoro dwójka jakby chce bliskości, pragnie miłości i dużo daje i tak dalej i ma problemy na przykład właśnie z niewidzeniem swojej agresji, z roszczeniowością i tak dalej, z takim poczuciem, że mi się wszystko należy, to na przykład co tu jedynka robi? No tak naprawdę sprawia, że ta osoba będzie jeszcze bardziej idealistyczna, że pewnie przyjmie ideał prawdziwej miłości i bliskości, że jej jakby filozofia jedynkowa, czyli ta jakby racjonalizm i idealizm będzie odnosić się do ideału bliskości, intymności i tak dalej. I na przykład zacznie z jednej strony na przykład jeszcze bardziej idealizować swoją romantyczną miłość, ponieważ to pierwsze skrzydło może robić. Plus na przykład w relacjach romantycznych będzie z jednej strony jeszcze bardziej samopoświęcająca się i oddana i lojalna, ale też może być właśnie wymagająca i krytyczna, prawda? Więc to na przykład otwiera pierwsze skrzydło w dwójce. A na przykład trzecie skrzydło w dwójce sprawia, że dwójka będzie mieć jeszcze bardziej jakby poczucie, że tak powiem, wyniesienia i że mi się należy, ponieważ będzie mieć jeszcze ten sztuczny obraz siebie z trójki, ale zarazem będzie mieć taki większy pęd do wielkości, do osiągania różnych rzeczy, będzie bardziej ambitna, być może na przykład w relacji właśnie będzie jeszcze bardziej taka przebojowa, że tak powiem, i ta intymność będzie bardziej szła w przebojowość, w intensywność niż na przykład w poświęcenie i tak dalej. Może będzie mniej krytyczna względem drugiej strony, ale bardziej wymagająca uwagi. Więc zauważcie, że to skrzydło, nadal jest to dwójka i nadal jest to o bliskości, o intymności, o dawaniu i tak dalej, o dostawaniu, ale te skrzydła otwierają inne wymiary tego. I tak jest niemalże każdym typie. I zaraz będę przechodził już do odczytu i właśnie kilka informacji wstępnych. Ogólnie temat jest taki, że już na poprzednich warsztatach z Enneagramu robiłem omówienie tych skrzydeł, ale robiłem to jakby z głowy czy z serca i oczywiście chciałem być po prostu opisywać to też tak jak autorzy to opisali, ale nie czułem się do końca komfortowo z tym, żeby to udostępniać, ponieważ właśnie przez to, że te opisy dotykają też takich dość trudnych rzeczy i sami autorzy moim zdaniem, przynajmniej w moim odczycie,
te typy nie są jakby w pewnych względach przedstawione, że tak powiem, w kontekście przynajmniej kultury buddyjskiej mogą się wydawać pewne bardziej atrakcyjne niż inne i ktoś mógłby się poczuć urażony, że tak to przedstawiam. Dlatego właśnie chcę z jednej strony się powołać na autorów, żeby pokazać jakby jak to się łączy i tak dalej. Myślę, że zupełnie inny odbiór byłby w innej kulturze, prawda? Że na przykład w kulturze bardziej materialistycznej, w kulturze bardziej światowej pewne typy byłyby bardziej za to atrakcyjne, prawda? Więc to bardzo zależy od kultury. A z drugiej strony będę chciał dać pewien komentarz swój po prostu z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby to było ciekawsze dla was i żeby nie było tylko ciągłego czytania i czytania. Za to, że tekst jest dość trudny. A po drugie, żeby właśnie dać pewien komentarz balansujący jakby zdanie autorów, prawda? Czy albo uzupełniający, albo potwierdzający, albo balansujący. I właśnie te tłumaczenia pochodzą oczywiście z książki Richard Donoriso, Russ Hodgson, Personality Types. Właśnie jest to książka, która niby została przetłumaczona na język polski, ale jest białym krukiem i chodzi w jakichś chorych kwotach, ponieważ było bardzo mało jej druków. Ostatnio widziałem ją za jakieś 300-400 zł na Elixie. W każdym razie nawet nie czytałem tego tłumaczenia, aczkolwiek też wolałbym swoje własne, więc zrobiłem własne właśnie tych podtypów, żeby to przedstawić. Poza tym jest to tak złożone, że z pamięci trudno wszystkie 18 przedstawić. I muszę przyznać, że z jednej strony ten tekst jest niesamowicie piękny, w sensie moim zdaniem jest bardzo prawdziwy, bogaty jakby w słownictwo i głęboki, po prostu bardzo ambitny i takiej głębi po prostu rozumienia i tak dalej. Natomiast mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe i postaram się też później taki krótki komentarz zrobić. I też jeżeli byście nie nadążali, to ja postaram się czytać powoli i wyraźnie. Jeżeli byście nie nadążali, to pamiętajcie, że potem wam wrzucę może ten plik albo przynajmniej nagranie, tak że będziecie mogli sobie to przebadać. No i jakby muszę przyznać, że była to dość ciężka praca, w sensie naprawdę trudny tekst i dużo czasu mi to zajęło, także mam nadzieję, że będzie to wartościowe. No i właśnie zależy mi, no bo chciałbym, żeby była pełna wiedza na ten temat, a jeżeli już rzuciłem jakieś tam filmiki na ten temat, no to chcę to skończyć, a to jest bardzo ważne, więc dlatego teraz już przejdziemy do opisów. Więc udostępnię ekran, żebyście mogli widzieć to, co czytam. Oczywiście nie musicie czytać też. W każdym razie zaczynamy po kolei, czyli od 1W9. Więc najpierw będę czytał, a potem będę dawał jakiś krótki komentarz. Ok. Jedynka z dziewiątym skrzydłem. Idealistka. W ludziach z tego podtypu idealizm jedynki jest podniesiony i wzmocniony przez dziewiąte skrzydło. Obydwa aspekty mają tendencję do wycofywania się z otoczenia. Jedynka, ponieważ odnosi się do ideałów, a dziewiątka, ponieważ woli odnosić się do idealizacji osób niż do realnych ludzi. W rezultacie jedynki z dziewiątym skrzydłem są dość odłączone od innych, bardziej mózgowe, odległe i bezosobowe niż jedynki z drugim skrzydłem. Główny typ i skrzydło są również jakby w konflikcie w kontekście tego, że dziewiątki chcą unikać poruszania spraw, gdzie jedynki ewidentnie chcą prowokować zmiany. Z drugiej strony obydwa aspekty są idealistyczne i oporne na wpływ innych. W skrzydle tego podtypu obecne są dystansowanie się i poczucie bycia zewnętrznym oceniaczem kultury. Ze względu na to pozorne nieprzywiązanie i logiczną orientację, jedynki z dziewiątym skrzydłem są często błędnie typowane jako piątki. Kiedy są zdrowe, osoby z tego podtypu są niezwykle obiektywne i umiarkowane w swoich sądach i stosunkach z innymi, ponieważ mają wyjątkowe zainteresowanie w pozostawaniu nieprzywiązanie zaangażowanymi. Są cywilizowane w najlepszym znaczeniu tego słowa i często wykazują jakość uczoności i erudycji. W osobach tego podtypu obecna jest duchowa, mistyczna strona i przyciągane są raczej do natury, sztuki i zwierząt, aniżeli do ludzi. Ich emocjonalna ekspresja jest powściągliwa i często są szczodrymi i lojalnymi przyjaciółmi. Jako jedynki dążą do bycia wzorcami ich ideałów, nauczając poprzez ucieleśnianie tego, w co wierzą. Dziewiąte skrzydło daje im jednakowoż bardziej łagodne, ustępliwe podejście do życia niż jedynkom z drugim skrzydłem. Mogą być utalentowanymi, elokwentnymi mówcami i pisarzami, często używając swoich talentów, by podnosić świadomość społecznych problemów.
Przeciętni ludzie tego podtypu aktywnie prowadzą kampanie związane z ich przekonaniami, chociaż mogą być pesymistycznie nastawione w związku z tym, czy ludzie wezmą ich rady i faktycznie się udoskonalą. Ten podtyp jest bardziej idealistyczny niż ten drugi i ze względu na wycofane cechy dziewiątego skrzydła jest mniejsza szansa, że zaangażują się w politykę oraz że napocą się, by przynieść reformy, w które wierzą. Chociaż mają podwyższone uczucie publicznej odpowiedzialności, ich wycofane tendencje często sprawiają, że są postrzegani jako elitaryści. Bezosobowość jedynek w połączeniu z odłączeniem dziewiątek tworzą ludzi, którzy prawią innym praktycznie tylko i wyłącznie z abstrakcyjnych przesłanek, próbując wyłączyć wszystko, co osobowe z ich zachowania. Ich emocje są poskromione i mają tendencję do bycia niezainteresowanymi i nawet przytępionymi na ludzkie motywacje czy na człowieczą naturę w ogóle. Gniew jedynki jest również trudniejszy do wykrycia w tym podtypie, mając tendencję do bycia wyrażanym przez sztywność, brak cierpliwości i czasem gryzący sarkazm. Coraz bardziej preferują być samotne i szukają sytuacji, gdzie mogą pracować w pojedynkę. Znowu jak piątki, by unikać obcowania z brudem relacji międzyosobowych. Niezdrowi ludzie tego podtypu są prawie całkowicie zdysocjowani od ich emocji i kontradykcji. Sprzeciwiają się widzeniu tego, co przeczy ich światopoglądowi. Mają tendencję do bycia niedostępnym emocjonalnie i intelektualnie, barykadując się za uparcie trzymanymi opiniami. Mogą również dosłownie zdystansować się od innych, wyruszając w góry, w cudzysłowie, i prowadząc egzystencję niby pustelniczą. Mogą być gorscy i mizantropijni, ponieważ ich surowe oceny nie są zbalansowane przez żadne realne współczucie czy identyfikacje z innymi istotami ludzkimi. Niezdrowe jedynki z dziewiątym skrzydłem mają tendencję do abstrahowania siebie i innych kompletnie, widząc ich jako problemy do rozwiązania lub wytępienia. Ochoczo popadają w obsesję na punkcie tego, co widzą jako złe czyny innych i są kompulsywne w podejmowaniu działań, które mają je naprawiać, dysocjując się jednocześnie od sprzeczności w ich własnym zachowaniu. Mogą powodować ogromną ilość krzywdy, ponieważ nie rozumieją natury i rozmiaru cierpienia, które sprowadzają na innych w imię swoich ideałów. Okej. A więc może teraz właśnie taki krótki komentarz mój. Więc tutaj mamy połączenie jedynki i dziewiątki, prawda? Czyli jedynka jest głównym typem, a jedynka to szlachetność, idealizm, superego, właśnie dążenie do dobroci i tak dalej, a dziewiątka to święty spokój, no i ogólnie wyparcie, prawda? I jaka jest ta dynamika? No właśnie jest taka, że zauważcie, że obydwa typy są idealistyczne w pewnym sensie, ponieważ właśnie jedynka żyje tymi ideałami dobroci i tak dalej, które nie zawsze są zdrowe. Może to być dobroć w cudzysłowie, że tak powiem. A dziewiątka jakby chce mieć święty spokój. I to tworzy napięcie między tymi dwoma aspektami, że jedynka chce zmieniać świat, a dziewiątka chce mieć święty spokój i nie ingerować. Więc tutaj jest bardzo silne napięcie między tymi aspektami. Będziecie to widzieć, że tak samo będzie, kiedy odwraca się sytuacja, czyli kiedy jest dziewiątka z pierwszym skrzydłem, czyli jakby lustro, prawda? Że wtedy silniejsza jest dziewiątka, ale będzie dokładnie ten sam konflikt, czyli będzie napięcie między chęcią zmiany, chęcią wpływania na świat, a dysocjowaniem się. Oczywiście w przypadku właśnie tych podtypów, właśnie ten typ, który jest główny, z reguły będzie wygrywał tą wewnętrzną bitwę. Nie zawsze, ale częściej będzie właśnie w przypadku pierwszego typu z dziewiątym skrzydłem, częściej będzie wygrywać ten chęć zmiany w innych. No ale tutaj problemy właśnie też się łączą, ponieważ z jednej strony jedynka jest bardzo krytyczna i właśnie taka powiedzmy kontrolująca, żeby wszystko było tak, jak jej ideały wskazują, a dziewiątka wypiera problemy. W związku z tym to połączenie sprawia, że ktoś jest w gruncie rzeczy jedynką i będzie bardzo wpływał na otoczenie, ale będzie wypierał wszelkie problemy, które to wytwarza. Czyli nie będzie widział, kiedy przekracza granice innych. No i właśnie kiedy są zdrowe, to łączą się te dwie szlachetne cechy, czyli są niesamowicie idealistyczni ludzie, jakby są naprawdę realizacją takiej czystej, abstrakcyjnej idealności, czyli
Z jednej strony właśnie jest ten idealizm jedynki, ale też święty spokój dziewiątki. Więc są to niesamowicie takie właśnie osoby jak jakieś wieże z kości słoniowej, takie posągi jasne, szlachetne, które są niesamowicie stonowane, właśnie dobre, moralne, etyczne, mądre, niesamowicie świetliste, takie przestrzenne, ale nieprzywiązane, prawda? Więc bardzo taki buddyjski typ, jeżeli jest zdrowy, bardzo. Przeciętnie właśnie mamy to, że będą się już właśnie łączyć ten aspekt właśnie tej takiej szlachetności, dobroci, nieprzywiązania, takiej przestrzenności i tak dalej. Ale no, zaczynają się już właśnie takie krytykanstwo, elitaryzm, niewidzenie swojej własnej agresji i tak dalej, które właśnie może się przejawiać jako sarkazm, jako krytykanstwo, brak cierpliwości i tak dalej. A niezdrowe, no to właśnie łączy się to, co najgorsze w jedynce i w dziewiątce, czyli z jednej strony właśnie niezdrowe jedynki to są takie control freaki, które wszystko chcą zrobić pod siebie, chcą naprawić świat na swoje dyktando, nawet na przykład święta inkwizycja jest wyrazem jedynki, czyli spalmy wszystko, co nie jest nasze, nie jest właściwe. A dziewiątka po prostu ogromne wyparcie, kompletny brak świadomości tego. I właśnie niezdrowa 1W9 to jest taki tyran, który po prostu tyranizuje całe otoczenie, a kompletnie nie widzi tego i dlatego nic się z tym nie zmienia. Więc widzimy, taki jest 1W9. I teraz kolejny 1W2, czyli drugie skrzydło jedynki. 1W2, jedynka z drugim skrzydłem, adwokatka. Cechy jedynki i dwójki wspierają się wzajemnie w wielu względach. Wspierają się, czyli wzmacniają, czyli pogłębiają. Zarówno jedynka, jak i dwójka dążą do podporządkowywania się dyktandom swojego superego, by być dobrym, w cudzysłowie, w świetle ich zinternalizowanych wartości. Jedynki pragną być prawe i zbalansowane. Dwójki pragną być bezinteresowne i wszechkochające. Z drugiej strony, jedynki są racjonalne i bezosobowe, gdzie dwójki są emocjonalne i zaangażowane w relacje z ludźmi. Choć jedynka jest tutaj głównym typem, jest w tym podtypie zauważalna doza ciepła, jak i skupienia interpersonalnego, kompensująca jedynkową kontrolę emocji. Drugie skrzydło sprawia, że są bardziej ogniste i zorientowane na działanie niż jedynki z dziewiątym skrzydłem. Jedynki z drugim skrzydłem chcą podwinąć swoje rękawy i się zaangażować, gdzie podtyp z dziewiątym skrzydłem ma bardziej jakość wieży z kości słoniowej. Drugie skrzydło łagodzi jedynkową tendencję do bycia zbyt surowym i oceniającym. W zależności od tego, w jakim zakresie troskliwość i miłość bliźniego są pośród ich ideałów, jedynki z drugim skrzydłem będą próbować być opiekuńcze i personalne. Będą próbować temperować rygor swoich ideałów, tak by móc wziąć pod uwagę potrzeby innych osób. Zdrowe osoby tego podtypu mieszają tolerancję ze współczuciem, integralność z troską o innych i obiektywność z empatią. Mogą być szczodre, pomocne, miłe i raczej z dobrym usposobieniem, wyraźnie równoważąc jedynkowy, nieugięty sposób bycia. Są bardziej skore wejść w trudy z innymi, by przynieść zmiany, których pragną i często znajdują się w wielu profesjach wspierających, takie jak nauczanie, administracja, medycyna, ponieważ ich idealizm jest znacznie bardziej efektywny, kiedy ma skupienie interpersonalne. Przeciętne osoby tego podtypu mają dobre intencje i szukają okazji do uczenia innych, zarówno ze względu na uczucie idealistycznej obligacji, jak i pragnienie wywołania na nich osobistego wpływu. Są przekonane nie tylko o tym, że mają rację, ale również, że mają dobre zamiary. Są często zaangażowane w publiczne sprawy i reformy takiego czy innego rodzaju z powodu poczucia osobistej odpowiedzialności dla dobra innych. Przeciętne jedynki chcą kontrolować samych siebie, a przeciętne dwójki chcą kontrolować innych. Te motywacje wzmacniają się wzajemnie, sprawiając, że trudno tym wokół jedynek z drugim skrzydłem wyjść poza ich wpływ. Ludzie tego podtypu pozwalają sobie na jasno zdefiniowane emocjonalne ujścia, jako odpowiedź na ich samokontrolę. Tendencje do perfekcjonizmu, surowe sumienie, samosatysfakcja z ich własnej dobroci i zarozumiałość są również tutaj prawdopodobne.
Częściej wyrażają na głos swoje niezadowolenia niż jedynki z dziewiątym skrzydłem, ponieważ inni ludzie, a nie abstrakcje, są w centrum ich uwagi. Są skłonne do gniewu i urazy, kiedy inni nie podążają za ich sugestiami. Mają tendencję do nadwrażliwości i nie lubią, kiedy ich ideały, ich motywy i ich życia są kwestionowane. Niezdrowe jedynki z drugim skrzydłem mogą być nietolerancyjne i protekcjonalne względem tych, którzy się z nimi nie zgadzają. Mogą próbować manipulować innych emocjonalnie, wywołując w nich wyrzuty sumienia za bycie mniej doskonałym niż powinni być. Ci ludzie mają tendencję do samooszukiwania się o ich własne motywy i są zarozumiali, kiedy ich motywacje i działania są kwestionowane. Tak jak jedynki z dziewiątym skrzydłem są skłonne do depresji, ale z drugim skrzydłem jest większe prawdopodobieństwo do ucieczki w niezdrową seksualność czy narkotyki, urzeczywistnione w sposoby, które są w totalnej sprzeczności z wartościami, które wyrażają. Samooszukiwanie się i uczucie słuszności sprawiają, że ich obrony są wyjątkowo trudne do rozbicia. W osobach tego podtypu jest olbrzymia ilość ukrytej agresji, zarówno wypartej agresji jedynki, jak i niebezpośredniej agresji dwójki. Niezdrowe jedynki z drugim skrzydłem mogą mieć problemy ze zdrowiem fizycznym, przekształcone reakcje psychosomatyczne, kompulsywne nawyki i załamania nerwowe jako efekt stresu wygenerowanego przez ich sprzeczności. A więc mamy tutaj właśnie połączenie jedynki i dwójki, czyli jedynka, jak już mówiłem, idealistyczna, szlachetna, poświęcająca się, dobra, kontrolująca, zdyscyplinowana, wyrzeczeniowa, i dwójka, pragnąca miłości, bliskości, intymności, dająca, żeby dostać, właśnie bardzo kochająca i dająca, ale ma problem z poczuciem, że wszystko się jej należy, i z roszczeniowością, i z lgnięciem. Także połączenie tego, kiedy jedynka jest silniejsza, jest głównym typem, tworzy osobę, która będzie właśnie, no ogólnie zarówno 1W2, jak i 2W1, ma napięcie między właśnie tą racjonalną, obiektywną, chłodną, idealistyczną, poświęcającą się wyrzeczeniową jedynką, a intymną, pragnącą bliskości i miłości takiej ciepłej dwójką. I co to robi? No właśnie to, że kiedy są zdrowe, no to będą się łączyć te cechy w taki sposób, że oczywiście jedynka będzie silniejsza, więc głównym jakby rysem tej osobowości będzie chęć poprawienia świata, chęć dobrego wpływu na świat, na innych, jakby poprawianie wszystkiego, czego się da i tak dalej. Natomiast dwójka doda właśnie to ciepło do tego i tą bardziej chęć wyjścia do ludzi. Czyli jedynka nadal będzie jedynką, ale w przeciwieństwie do jedynki z dziewiątym skrzydłem, która była bardziej taka zdystansowana i abstrakcyjna, jedynka z drugim skrzydłem będzie dużo bardziej na ludzi nakierunkowana i będzie bardziej ich widzieć, będzie bardziej z nimi wchodzić w te rzeczy, żeby wprowadzać te zmiany, więc właśnie nie będzie tylko takim mędrcem, który będzie mówił, jak jest i co warto zrobić, ale będzie jakby właśnie podwijać rękawy i działać z innymi. Będzie bardzo zaangażowane w prace różne kolektywne, nauczanie i tak dalej. Więc będzie po prostu dużo bardziej zaangażowana w relacje z innymi, tworząc te dobre zmiany, prawda? Kiedy będą przeciętne, no i właśnie jeszcze co do zdrowych, no to będą właśnie tacy bardzo szlachetni ludzie, ale też z taką dużą dozą ciepła i po prostu zaangażowania. Też pewnej formy intymności, chociaż jednak takiej zdystansowanej. Natomiast przeciętne osoby tego typu nadal będą o tyle fajne, że będą idealistyczne, szlachetne i będą blisko i skupione na innych, prowadzać reformy i tak dalej. Natomiast zacznie się tutaj właśnie łączyć mroczna strona tych dwóch typów, czyli takie wyniesienie jedynki i wyniesienie dwójki, ponieważ obydwa typy są dość wyniesione, ponieważ dwójki uważają, że na wszystko zasługują, że są wyjątkowe i że po prostu wszystko się im należy, a jedynki, że są jakby mądrzejsze, że one wszystko oceniają, że one zawsze mają rację i tak dalej. Więc połączenie tych dwóch rzeczy zaczyna być, że tak powiem, trudne, no bo są bardzo zatwardziałe w swoich poglądach i nie widzą, no właśnie, nie chcą, po prostu nie widzą swoich trudności, swoich trudnych rzeczy. No i kiedy stają się niezdrowe, to się staje właśnie bardzo trudne, ponieważ często zaczynają służyć ideałom coraz mniej szlachetnym albo właśnie po prostu coraz bardziej je wynaturzając, i ta dwójkowość tutaj dodaje do tego, że szerszy zakres będzie ich kontroli i tyranii. No i właśnie przez to, że jest ta dwójka,
no to jest większa szansa ucieczki w niezdrową zmysłowość, ponieważ dwójki ich pragną intymności, sobie w końcu ją dadzą, że tak powiem. Natomiast no właśnie będzie to przeczyć ich tej jedynkowości, tych szlachetnym jakby wyrzeczeniowym ideałom i przez to będą w bardzo dużym konflikcie ze sobą, który może prowadzić też no, do właśnie problemów takich załamań nerwowych, jak i problemów psychosomatycznych, ponieważ te wyparte rzeczy będą wychodzić prędzej czy później. No i właśnie duża ilość agresji, ponieważ zarówno jedynka jest agresywnym typem, jak i dwójka tak naprawdę, ponieważ dwójki są nie bezpośrednio agresywne, ponieważ one nie widzą swojej agresji, tylko po prostu chcą tak naprawdę kontrolować innych, żeby dostawać tą miłość, której pragną, a jedynki właśnie są takie bardzo krytyczne, więc jak to się łączy, no to można sobie wyobrazić, że może być, że tak powiem, niemiło. Okej, okay. Także mamy za sobą pierwszy aspekt, prawda? Omówiliśmy skrzydła pierwszego aspektu i możecie widzieć, jak to działa, prawda? Jak to działa, gdzie jeden główny typ jest i jak to skrzydło zmienia tą dynamikę. I że tworzysz zupełnie różny wewnętrzny dialog, różną wewnętrzną dynamikę wewnątrz typu. I co zauważycie w kolejnym właśnie 2W1, to, że jest to lustrzane odbicie, prawda? Znaczy może to jest źle powiedziane, ale jakby cyfrowo jest lustrzane odbicie, że 1W2 przechodzi w 2W1. I tak naprawdę to jest bardzo płynne przejście. Tak samo jak 1W9 i 1W2 mają bardzo dużo wspólnego, bo to są dwa skrzydła jedynki i jedynka je łączy. A co łączy 1W2 i 2W1, to że mają te same aspekty jako w dynamice. Tylko, że różnica będzie taka, że w 2W1 to dwójka jest główną, a jedynka tylko tworzy dynamikę z głównym typem dwójki, ale jest dokładnie te same aspekty są w dialogu, tylko inny zwycięża, więc jakby będzie takie właśnie, jak się omawia skrzydła, to jest ciekawe, że to tak płynnie przechodzi, bo zawsze pierwsze aspekty łączy główny typ, a później łączą to, że te same aspekty, kiedy zmienia się główny typ. I to tak płynie przez cały nagram. Okej, okay, więc lecimy dalej. 2W1. Dwójka z pierwszym skrzydłem. Sługa. Zarówno dwójka, jak i jedynka są silnie skierowane ku ich superego. A więc w dwójce z pierwszym skrzydłem widzimy zwiększone poczucie altruizmu. Równocześnie inne cechy dwójki i jedynki mają tendencję do bycia w konflikcie. Dwójki są emocjonalne, interpersonalne i histrioniczne, gdzie jedynki są racjonalne, chłodne i samokontrolujące. Ta empatia i interpersonalność dwójki jest kontrbalansowana przez wściemięźliwość, obiektywizm i idealizm jedynki. Tak więc dwójka z pierwszym skrzydłem dąży do miłości poprzez dobroć i bezinteresowną służbę. Pierwsze skrzydło dodaje rozwagi i surowości, która jest mniej podkreślona w drugim podtypie dwójki. Poczucie zobowiązań i obowiązku jest również silniejsze, a dwójkowe, bardziej interpersonalne cechy są bardziej wyciszone. W związku z tym ten podtyp może być błędnie zidentyfikowany jako typ szósty lub odwrotnie. Jest tu silne sumienie i pragnienie działania w zgodzie z ideałami, także ludzie z tego podtypu będą próbować traktować innych uczciwie, niezależnie jakie są ich własne emocjonalne potrzeby. Ponieważ dwójka jest ich typem głównym, będą jednakowoż najprawdopodobniej czuć konflikty między ich zasadami a sercem. Zdrowe osoby tego podtypu mogą robić bardzo dużo dobra dla innych, częściowo ze względu na idealizm pierwszego skrzydła. Uczenie innych, polepszanie ich życia, praca dla słusznej sprawy to godne uwagi cechy. Wiele organizacji charytatywnych, religijnych i filantropijnych prawdopodobnie zostały rozpoczęte i obsadzone przez ten podtyp. One chcą dawać najlepszą możliwą służbę innym i czynią to z mniejszym poczuciem ja i większym altruizmem niż drugi podtyp dwójki. Często czują powagę swoich celów i są przyciągane do poszukiwań ich życiowego zadania. Mogą być bardzo dobrymi nauczycielami, ponieważ posiadają nie tylko obiektywną i intelektualną orientację do faktów i wartości, ale i emocjonalne ciepło, które wprowadza te ideały w życie. Jako nauczyciele i rodzice są bardzo wspierający, zachęcający i doceniający tych, nad którymi sprawują pieczę. W ich personalnym stylu lubią otrzymywać rzeczy prosto i funkcjonalnie, w kontraście do bardziej krzykliwej i ekstrawaganckiej dwójki z trzecim skrzydłem. W przeciętnych osobach tego podtypu jest napięcie między personalizmem a idealizmem. Jako dwójki empatyzują z ludźmi,
ale jeżeli mają silne pierwsze skrzydło, ich abstrakcyjne ideały wchodzą w konflikty z ich uczuciami, sprawiając trudności w empatyzowaniu z innymi całym sercem. Przynajmniej część z nich pozostaje oceniająca w gotowości do moralnych orzeczeń. Jednakowoż obydwa te komponenty sprawiają, że ludzie tego podtypu czują się silnie zmotywowane, by służyć innym i doświadczają ogromnej trudności w odmawianiu im. Przeciętne osoby tego podtypu mogą być również bardzo kontrolujące, zarówno względem innych, jak i siebie samych. Są egocentryczne, aczkolwiek jest to ukryte pod ich ideałami, zwłaszcza pod ideałem miłości. Najbardziej klarownie widzimy te konfliktujące tendencje obydwu aspektów w pragnieniu bycia ważną dla innych, a chęcią bycia rozsądną i obiektywną. Czują się niezręcznie, ściągając na siebie uwagę i wolą pracować w tle. Jednak jako dwójki chcą czuć się istotnymi w życiach innych. Osoby z tego podtypu są również dużo bardziej podatne na poczucie winy i samopotępienie niż dwójki z trzecim skrzydłem, ponieważ mają tendencję do bycia wysoce krytycznym względem samych siebie, kiedy nie udaje im się sprostać ich własnym moralnym standardom. Wtedy często czują, że już teraz mają więcej niż potrzebują i mają większy problem w proszeniu o to, czego pragną, niż drugi podtyp dwójki. Niezdrowi ludzie tego podtypu są zadufani w sobie, sztywni i moralistyczni względem czegokolwiek, gdzie uważają, że jest coś wartościowego do zrobienia. Przekonanie o swojej nieomylności i pragnienie, by usprawiedliwić samych siebie, łączy się z samooszukiwaniem się i manipulacją, dając w efekcie bardzo zawarowany sposób myślenia, który jest bardzo trudny do zmiany. Osoby tego podtypu szybko potępiają innych i potrafią usprawiedliwiać się na moralnym gruncie. Nie potrafią pozwolić, by ktoś ukazał im, że są w błędzie, jak i nie potrafią pozwolić sobie przyznać swojego egoizmu i kompletnie zaprzeczają istnieniu ich agresywnych uczuć. Ludzie tego podtypu są podatni na hipochondry i zaburzenia psychosomatyczne, obsesje i kompulsje skupione na ich ciałach. A więc 2W1. Bardzo wyjątkowy typ, ponieważ właśnie jest nim ta bardzo intensywna dynamika między jedynkową właśnie tą idealizmem, obiektywizmem, taką racjonalnością, szlachetnością i taką wstrzemięźliwością, a dwójkową intymnością i chęcią bliskości, miłości i tak dalej. I dokładnie to samo, co było, prawda, w 1W2. Tylko tutaj dwójka jest silniejsza, więc to ona nadaje cały ton osobowości, a jedynka jakby ją uzupełnia. I w związku z tym zawsze WW1 będzie bardziej dwójką i będzie przede wszystkim osobą bardzo ciepłą, bardzo otwartą na innych, szukającą kontaktu, szukającą intymności. Można powiedzieć, że w kontekście do dwójki z trzecim skrzydłem jest po prostu bardziej taką idealistyczną, troszeczkę bardziej stonowaną wersją dwójki, ale nadal jest to dwójka. I no, kiedy są zdrowe, to są naprawdę niesamowite osoby właśnie w stylu Matki Teresy, ponieważ no, nie ma w zasadzie bardziej typu, który jest ekspresją takiej najczystszej, kochającej matczynej miłości niż 2W1. Ponieważ nie dość, że jest właśnie ta matczyna ciepłota dwójki, to jeszcze taka silna matczyna chroniąca energia jedynki, prawda? Więc jest to bardzo taki szlachetny typ, jeżeli jest zdrowy. Właśnie bardzo charytatywny, duchowy, pomagający. I tak, no właśnie łączą się te dwie piękne aspekty, prawda? To ciepło, intymność, bliskość, taka czułość i bezinteresowność dwójki z idealizmem, szlachetnością i samopoświęceniem jedynki, więc no mega, mega po prostu szlachetny i ciepły typ, jeżeli jest zdrowy. Natomiast no gorzej, jeżeli właśnie stają się już przeciętne, ponieważ wtedy nadal są jakby właśnie takie dobre, szlachetne i ciepłe i tak dalej, ale problem jest taki, że tutaj już tak naprawdę nie płynie to z takiej prawdziwej miłości, tylko z tej dwójkowej chęci, żebym ja był kochany, żebym ja była kochana. I tak naprawdę jak to dwójki będą chciały dużo dawać, żeby samemu dostać? Czyli to są takie osoby, że mogą się wydawać, że cię bardzo kochają i bardzo dużo dla ciebie chcą zrobić. Ale tak naprawdę jak każda dwójka, mają pewne skryte marzenia, które pragną dokładnie realizować. Czyli one mają konkretne coś w umyśle, czego chcą dostać.
Na przykład chcą takiej formy pocałunku, chcą takiej formy bliskości, chcą takiej formy komplementów. I zrobią wszystko. Będą robić dobro dla innych, żeby dostać te rzeczy. A przez to, że jest to podszyte tym egoizmem, to już to nie będzie takie czyste i będzie zaczynać być wyczuwalne. I przez to, że powoli są coraz bardziej sfrustrowane tym, że nie dostają tego, czego pragną, bo prawdziwa miłość to jest bezinteresowność lub otwarcie się na bardziej przepływ niż na konkretne pragnienia, no to będą starać się coraz bardziej sfrustrowane i no właśnie zaczyna wychodzić to podwójne wyniesienie, prawda? Wyniesienie jedynkowe, które polega na właśnie tym poczuciu, że zawsze mam rację i to wyniesienie dwójkowe, że wszystko mi się należy. Ze względu na to, że jestem taki dobry. No i to połączenie daje no, to taką dość osobę, że tak powiem, bardzo też wypartą w inny sposób niż połączenie jedynki i dziewiątki, ponieważ tam było wyparcie takie po prostu niezauważanie pewnych rzeczy, wypieranie, a tutaj mamy po prostu wyparcie z wyniesienia, że ja nie mogę być zła, ponieważ ja jestem taka dobra, jestem taka szlachetna. A niestety przez te frustracje, przez brak i przez ten ukryty egoizm tak naprawdę jest tutaj agresja. Jest tutaj dużo agresja, która przejawia się jako kontrolowanie innych, że ja po prostu chcę, żebyś robił to i to, ponieważ ja tego pragnę i jesteś zły, że mi tego nie dajesz i w związku z tym będę coraz bardziej cię kontrolować, coraz bardziej będę wymagać więcej. Coraz też to wymaganie jedynki łączy się z tą dwójkowością, prawda? Dwójka pragnie miłości, ale jedynka jest bardzo idealistyczna, więc będzie coraz bardziej wymagać od innych doskonałości, dawania i tak dalej. No i kiedy to się staje niezdrowe, no to właśnie mogą być totalnie jakby zaprzeczające same sobie. Tak naprawdę są to osoby, które są chyba jednym z najbardziej lgnących, needy, takich potrzebujących typów w całym enneagramie, właśnie pragnących tak naprawdę miłości, bliskości, ale potrafią tylko jakby roszczeniowo o to prosić i potrafią być bardzo jakby sfrustrowane i agresywne w pewnym sensie w tej roszczeniowości, a kompletnie tego nie widzą i oskarżają innych, że to ty jesteś taki zły, to ty jesteś nieczuły, jakby są tak bardzo głęboko obrażone na cały świat, że ja jestem taka dobra i taka szlachetna i poświęcająca się, ale nikt mnie nie kocha. Świat jest zły, tylko ja jestem dobra. I przez to pojawiają się różne zaburzenia psychosomatyczne, ponieważ przez to, że nie uświadamiają sobie, że te uczucia są ich, że to one są agresywne, że to one są roszczeniowe, że to one tak naprawdę są egoistyczne, to przez to to wszystko idzie w choroby psychosomatyczne. Ponieważ jakby w ciele wychodzi to, co nie może wyjść w emocjach, co nie może wyjść w prawdzie, w uświadomieniu sobie. I wtedy zaczynają mieć obsesję na punkcie swoich ciał, ponieważ ich ciała w kółko chorują i zaczynają robić milion różnych kuracji i tak dalej, oczyszczeń i próbują w ten sposób sobie z tym poradzić. Ale jakby nie rozumieją, że rozwiązanie jest uświadomienie sobie, że to one są roszczeniowe, to one są egoistyczne. I pod tym ideałem miłości jest po prostu złość i kontrola. Okej. To lecimy kolejny. 2W3. Dwójka z trzecim skrzydłem. Gospodyni. Cechy dwójki i trójki mają tendencję do wzmacniania się wzajemnie. Obydwa aspekty mają łatwość w nawiązywaniu kontaktu z innymi. Trzecie skrzydło dodaje element uroku, osobowości oraz adaptacyjności. Tak więc dwójka z trzecim skrzydłem szuka miłości poprzez tworzenie intymności i personalnego połączenia. Jest to również bardziej uwodzicielska strona dwójki. Ten podtyp stosuje urok i społeczne ozdobniki, by wygrać sympatię innych. Pragnienie akceptacji i walidacji trójki miesza się z chęcią uznania i bliskości dwójki, tworząc osobowość, w której relacje mają centralne znaczenie. Zdrowe osoby tego podtypu są czarujące, przyjazne i towarzyskie. Cieszą się uwagą innych, są pewne siebie i promienieją aurą dobrostanu i pozytywnego samozadowolenia. Posiadają wolnoduszne, światowe nastawienie, które łatwo może być pomylone z joy de vivre siódemek. W osobach tego podtypu jest autentyczne ciepło, jak i zdolność do komunikowania tego ciepła innym. Dawanie tego podtypu ma mniejsze prawdopodobieństwo przybrania formy jawnej opiekuńczości. Cieszą się udzielaniem swoich talentów swoim przyjaciołom i wielbicielom. Gotowanie, zabawianie, śpiewanie, słuchanie. Wszystkie są doświadczane jako wewnętrzna obfitość do dzielenia się z innymi. Dwójka z trzecim skrzydłem jest bardziej dawcą darów niż sługą. Bardziej cenią cechy społeczne niż moralne i intelektualne. Są mniej zorientowane na zadaniowość niż drugi podtyp. Zarazem rzadziej angażując się w samokwestionowanie i samokrytykę.
Przeciętne dwójki z trzecim skrzydłem chcą projektować obraz wybitnego ciepła i przyjazności. Są dla nich ważne, by być postrzeganym jako niezwykłe, pożądane osoby. Dwójki używają innych do walidacji ich dobroci. Trójki do walidacji ich atrakcyjności, które w tym podtypie jest często wyrażane jako skupienie na fizycznej atrakcyjności i seksualnej ponętności. W zależności od tego, na ile operatywne jest trzecie skrzydło, są ciężko pracujące i chcą namacalnych oznak ich osiągnięć i sukcesów. Skupienie na swoim wizerunku przeciętnej trójki może zacząć się manifestować w dwójce jako przesadna przyjazność, słodkość i wyolbrzymiona sentymentalność. Są one również bardziej skłonne do komplementarstwa i plotkowania niż drugi podtyp. Choć żadne z tych czynów nie są koniecznie krzywdzące, powodują, że inni odrzucają ich w kontekście poważnej intymności. Dokładne przeciwieństwo tego, czego dwójki pragną. Są również wysoce świadome tego, co inni o nich myślą, jak i tego, jak wypadają w oczach innych. Kiedy łączy się to z dwójkową zaborczością, może to powodować przesadne zainteresowanie ich atrakcyjnością, w sposób, który prowadzi do silnego przyciągania, jak i wielkich rozczarowań. Posiadanie odpowiednich przyjaciół, rzucanie nazwiskami i kultywowanie ludzi jest typowe. Znajdujemy tu również tendencję do bycia zarozumiałym i narcystycznym, chociaż trójkowe kalkulowanie jego lub jej obrazu i dwójkowa samopoświęcająca się persona będą maskować to do pewnego stopnia. Trzecie skrzydło pomaga dwójkom być bardziej bezpośrednim w komunikacji tego, czego chcą, ale również powoduje, że kierują więcej uwagi innych do usług, które sami dali. Osoba tego podtypu boi się raczej upokorzenia i utraty statusu, aniżeli ich czuć wyrzuty sumienia w związku z przekraczaniem ich moralnych ideałów. Jeżeli ludzie tego podtypu stają się niezdrowi, mogą być emocjonalnie niszczycielscy względem innych, ponieważ stają się zarówno manipulacyjni, jak i wykorzystujący, fałszywi względem innych, jak i samooszukujący względem samych siebie, oportunistyczni i neurotycznie czujący się uprawnieni do dostania czegokolwiek, czego pragną od innych. Wrogość względem innych może być ekstremalnie silna i wszechpożerająca. Pod ich pozornym urokiem kryje się wściekłość. Są potencjalnie psychopatyczni w destruktywności, do jakiej wyładowania są zdolni. Znajdujemy w nich elementy emocjonalnych obsesji, nawet zachowania stalkujące, które mogą prowadzić do złych zamiarów i tendencji do rujnowania tego, czego nie mogą mieć, zwłaszcza relacji. Dwójki z trzecim skrzydłem są zdolne do patologicznej zazdrości i brutalnej przemocy, nawet zabójstw z miłości. A więc 2W3, jeden z mocniejszych opisów, że tak powiem. Dlatego chciałbym go trochę zbalansować też. Natomiast, no właśnie, jest to bardzo takie połączenie też wyjątkowe, ponieważ dwójka jest właśnie o intymności, bliskości, pragnieniu miłości i tak dalej, a trójka jest o wybitności, o właśnie pragnieniu uwagi, o byciu kimś niesamowitym, kimś wyjątkowym, kimś najlepszym. I to połączenie no, jest bardzo intensywne, ponieważ no właśnie, obydwa typy są ekstrawertyczne i tutaj ta dwójka nie jest balansowana przez taki jakby wstrzemięźliwość jedynki, tylko jest jeszcze bardziej podsycana tam jakby poczuciem wyjątkowości trójki i takiego dążenia, zapału, prawda? I no z jednej strony jest to typ, tak archetypowo to jest osoba, która może być naprawdę mega magnetyzująca i zmysłowa. Podejrzewam, że być może najbardziej zmysłowy typ z całego enagramu, w sensie może ten opis wydaje się taki, że tak powiem, trochę negatywny, ale gdybyście spotkali taką osobę, to moglibyście się zauroczyć. Może osoby takie buddyjskie byłyby troszeczkę jakby zaniepokojone, ale osoby niebuddyjskie byłyby bardzo zauroczone, ponieważ to są właśnie takie dewy na ziemi, jakby takie osoby bardzo zmysłowe, pociągające, seksowne, intymne, takie bardzo komunikatywne, ekspansywne, ekspresyjne. Często właśnie skupione na rozwoju takich cech, które dodają uroku, które dodają charakteru, które dodają wybitności, które dodają wyjątkowości. Często ubierające się w taki niesamowicie zmysłowy sposób, jakby piękny i przyciągający, ponętny i tak dalej. Więc no, są to bardzo takie intymne, silne, ekstrawertyczne osoby, które szukają intensywności.
Powiedziałbym, że jest to po prostu typ bardzo seksualny, nie w sensie tylko seksu samego, ale takiej energii, intensywności, takiego niesamowitości, prawda? I tak dalej. Natomiast no właśnie, jeżeli to jest zdrowe, to jest to o tyle, no właśnie są takimi faktycznie dewami, że promieniują taką aurą dobrostanu, takiego szczęścia. Są to osoby, które mogą być niesamowicie ciepłe i też zarazem wczuć taką ułożoność trójkową, prawda? Jakby mogą być bardzo gościnne właśnie, tworzyć taką magiczną atmosferę. Taką atmosferę, że cię wysłuchają, że one chcą słuchać twojej historii, bo jest to ekspresja właśnie tej miłości życia i tak dalej, że one naprawdę czują, że to dzielenie się tymi talentami, tą taką ciekawą energią jest jakby czymś dobrym. Że to jest jakby takie tworzenie magicznej atmosfery, prawda? Mogą być bardzo zmysłowe, mogą niesamowicie tańczyć, śpiewać i tak dalej. Ale jest bardzo silne taka interpersonalne skupienie, więc to będą takie osoby, które będą chciały być blisko wszystkich, być bardzo intymne. Łatwo się im jakby zwierzać, ponieważ są bardzo zainteresowane i tak dalej. I tutaj się nie zgodzę trochę z tym zdaniem, że zdrowe 2W3 nie będą jakby koniecznie wchodzić w rolę takiej opiekuńczości. Myślę, że zdrowe 2W3 są jak najbardziej zdolne do opiekuńczości i do takiej matczynej miłości. Także myślę, że zdrowe 2W3 może być też słowo. To tak dla balansu. I faktycznie będą znacznie mniej samokwestionować i samokrytyczne względem siebie, ponieważ nie mają tego pierwszego skrzydła, więc, a raczej taką pewność siebie narcystyczną trójki, więc no będą połączenie z tym dwójką, poczuciem wyjątkowości, że mi się należy, no to w przeciętnym wydaniu będzie, no podejrzewam, że najbardziej narcystyczne dwa podtypy w całym enneagramie to jest 2W3 i 3W2, ponieważ to są typy, które najbardziej są wyniesione i wypierają jakby, nie widzą jakby tego. To jest dla nich po prostu tak oczywiste, że jakby kompletnie tego nie widzą. I no właśnie, że jest podwójna chęć dostawania od innych czegoś. To jest ten narcyzm jakby, że dwójki pragną, żeby cały czas inni potwierdzali to, że są dobrzy i żeby ich kochali, a trójki pragną, żeby cały czas potwierdzać ich atrakcyjność i wyjątkowość i wybitność. Więc jakby to są takie osoby, które bardzo będą pragnąć mieć takich właśnie karmicieli narcystycznych, żeby cały czas jakby ich podziwiać po prostu. Więc jeżeli ktoś jest na przykład typem, który daje łatwo takie rzeczy, no to może jakby to karmić, ale problem jest taki, że to będzie bardzo intensywne i praktycznie nie do zaspokojenia. Natomiast osoby mogą się przyciągać do tego, ponieważ mogą być tak zakochane w tej ich zmysłowości i tak dalej, że będą im to dawać, dadzą się jakby oczarować. Ale na dłuższą metę no zauważą, że to jest po prostu studnia bez dna i potem wychodzą różne problemy i tak dalej. I właśnie stąd te wielkie rozczarowania, o których tutaj było pisane, prawda? Że jakby jest wielka obietnica, a później jest wielkie rozczarowanie, ponieważ przez to, że tak bardzo tym 2W3 zależy na tej miłości i na byciu uwielbianym i tak dalej, to bardzo dużo poświęcają do rozwoju tych cech, które są czarujące i urokliwe, właśnie takie uroki rzucają na ludzi, ale no niestety, jeżeli nie są zdrowe, to nie ma tego wnętrza, tej prawdziwej miłości, która potem może nakarmić. Więc są wielkie oczekiwania. Mamy wrażenie, jakbyśmy spotkali takich bogów czy boginie na ziemi, a potem jest wielkie rozczarowanie, bo widzimy, że to jest puste, to jest po prostu pragnienie karmienia się uwagą i miłością. No i kiedy są niezdrowe, no to jest po prostu problem, ponieważ zaczynają przeważać te negatywne cechy, czyli właśnie to pragnienie miłości i bycia jakby podziwianym i tak dalej. I tracą już tą dwójkową miłość i stają się manipulatywni, wykorzystujący, fałszywi, oportunistyczni. Po prostu zrobią wszystko, żeby dostać to, czego pragną. I ze względu na to, że dwójka jest to główna, to będzie to bardzo właśnie takie zaawalowane, bardzo manipulatywne, ponieważ dwójki nie mogą zrobić coś, co bezpośrednio pokaże, że są złe. Tylko muszą mieć jakby utrzymywać iluzję, że cały czas są dobre. To jest po prostu totalna dwójka. Więc będą jakby cały czas sobie wkręcać i próbować sprawiać pozory, że są dobre, ale będą coraz bardziej manipulatywne, coraz bardziej krytyczne, coraz bardziej wymagające i coraz bardziej wściekłe. Czasami nawet właśnie wybuchając. I właśnie bardzo przykre jest to, że one mogą mieć obsesję, ponieważ właśnie jeżeli z reguły będzie to jakaś bliska ich osoba, często partner lub po prostu ich crush, że tak powiem, że będą mieć taką obsesję na punkcie tej osoby, bo tak bardzo będą pragnąć, żeby ta osoba ich kochała i podziwiała, że mogą, jeżeli ta osoba sfrustruje jakby ich pragnienia, no to będą coraz bardziej agresywne względem tej osoby.
No i bardzo zazdrosne, prawda? Ponieważ dwójki pragną tej miłości, więc jeżeli będą widzieć, że ta osoba podziwia też innych, że jest też dla innych, no to będzie duża zazdrość. Więc tak to wygląda. Okej. Okay. Także mamy dwa aspekty za sobą. A więc przechodzimy do trójki. 3W2. Trójka z drugim skrzydłem. Gwiazda. Cechy trójki i dwójki generalnie wzmacniają się wzajemnie. Trójki z drugim skrzydłem mają niezwykłe umiejętności społeczne. Lubią być pośród ludzi i sprawia im przyjemność bycie w centrum uwagi. Często są ekstremalnie czarujące, towarzyskie i wysoce popularne. Szczycą się ich interpersonalnym urokiem, humorem i atrakcyjnością, które znacząco dodają do ich społecznej ponętności, jak i ich pobudzającego efektu na innych. Z drugim skrzydłem nacisk kładziony jest bardziej na osobiste akcenty i personalną prezentację. Jest też większe zainteresowanie wychodzeniem do innych i nawiązywaniem interpersonalnego kontaktu. Zdrowe trójki tego podtypu, w zależności od tego, na ile drugie skrzydło jest operatywne, są generalnie bardziej zewnętrznie uczuciowe i przyjazne niż trójki z czwartym skrzydłem. Posiadają pewien stopień ciepła i pozytywnych uczuć dla ludzi. Trójki nie są oczywiście całkowicie bezuczuciowe. Troszczą się o tych nielicznych, którzy są im bliscy. Zachęcają i doceniają innych, a ich uczucia mogą być dotknięte i zranione. Jest w nich dziarska, pełna życia jakość, która może przypominać energetyczne cechy siódemki. Mogą być rozmowne, pomocne i szczodre jak dwójki, zachowując przy tym poczucie pewności siebie, opanowania i samokontroli charakterystyczne dla trójek. Z reguły chcą konkretnego rodzaju afirmacji od innych. Oprócz otrzymywania uwagi, chcą być kochane. To zachęca je do bycia bardziej responsywnym na potrzeby i pragnienia innych. Przeciętne trójki tego podtypu pragną przekonać siebie i innych o ich atrakcyjności. Tak więc energetycznie wychodzą do innych, próbując ich przyciągnąć i gromadzić ich uwagę. Drugie skrzydło zwiększa ich umiejętność do projektowania ich uczuć, czy iluzji uczuć, jak to może być w ich przypadku. Aktorki, modelki, piosenkarki często mają ten podtyp. Wiedzą, jak kogoś nakręcić, kiedy potrzebują im zaimponować, a kiedy stają się bardziej niezdrowe, staje się to ich ciągłym zajęciem. Ludzie tego podtypu bardzo przejmują się tym, co inni o nich myślą. Szczególnie istotne jest porównywanie się z innymi, rywalizacja i sukcesy w ich relacjach. Pragną nie tylko godnej pozazdroszczenia relacji z partnerem. Chcą jeszcze, by ich partner był dobrą partią, pożądany seksualnie i społecznie, taki, który dobrze o nich świadczy. Ich dzieci z reguły też są dla nich narcystycznymi przedłużeniami ich ja, tak jak ich dom, hobby, urlopy, jak i wszystkie wartości w ich życiu. Narcyzm tego podtypu jest bardziej otwarty niż trójki z czwartym skrzydłem. Zaczynają używać ich uroków nadmiernie i niestosownie, często bez świadomości, że ich wysiłki obracają się przeciw nim. Ekshibicjonizm i uwodzicielstwo są również bardziej intensywne w osobach tego podtypu. Jak się dezintegrują, trójki z drugim skrzydłem mogą zabiegać o rozgłos, nawet negatywny rozgłos, by tylko zyskać uwagę, jednocześnie zasłaniając to, co pozostało z ich kruchego wewnętrznego emocjonalnego życia od wszelkiej obserwacji czy analizy. Ponieważ ich uwaga rzadko odwiedza ich wewnętrzny świat, są czasami nieświadome gniewu i rozgoryczenia, które czują względem tych, którzy nie odpowiadają na poświęcenia, w cudzysłowie, które czynią, by być zaakceptowanym. Niezdrowe trójki tego podtypu są nie tylko kłamliwe w kwestii tego, czego chcą od innych, mogą być również samooszukujące siebie. Mogą być manipulacyjne i czuć się przekonane o zasługiwaniu na specjalne traktowanie, które pobudzają ich apetyt na zemstę względem tych, którzy nie dają im uwagi i miłości, na którą czują, że zasługują. Zarówno trójki i dwójki mają problem z agresją. Dwójki czują agresję, kiedy inni ich nie doceniają, a trójki, kiedy następuje jakakolwiek uraza ich narcyzmu. Ta kombinacja tworzy szczególnie wrogo nastawionych ludzi, jeżeli nie są na topie. Zazdrość, którą widzimy w niezdrowych trójkach, jest również obecna w niezdrowych dwójkach, motywując te osoby do przymuszania innych, by dali im to, czego pragną.
Kiedy ta wrogość się przedziela na powierzchnię, intensywność ich wściekłości może osiągnąć niebezpieczne poziomy, zaskakując wszystkich wokół i nawet ich samych. Trójki z drugim skrzydłem mogą stać się złośliwe i podłe względem innych, nawet psychopatycznie destruktywne. Są czarującymi psychopatami, atrakcyjnymi mężczyznami i kobietami, którzy wydają się mieć wszystko, co tylko się da, dopóki nagle nie używają przemocy, zwłaszcza względem tych, którzy są im najbliżsi, ale którzy z jakichkolwiek powodów sfrustrowali ich narcystyczne potrzeby. Okej. Też dość wyjątkowy typ. Moim zdaniem harsz potraktowany w tej książce. W zasadzie najbardziej harsz chyba ze wszystkich. W sensie nawet jak były zdrowe opisywane, to w zasadzie też się pojawiały negatywne cechy, co moim zdaniem może być lekko niesprawiedliwe. Widać, że autorzy też mają jakieś tam lekkie uprzedzenie do tego typu. Faktycznie ten typ jest wyjątkowo szybko dezintegrujący się. W sensie uważam, że niesprawiedliwy jest ten opis, że zdrowe 3W2 mogłyby być dużo bardziej pozytywnie opisane, co zaraz zrobię. Ale fakt faktem, są pewne typy, które szybciej się dezintegrują. I to jest właśnie jeden z tych typów, czyli szybciej stają się toksyczne dla otoczenia. A dzieje się tak dlatego, że no jest wyjątkowo niebezpieczne połączenie, jakim jest właśnie trójka z dwójką, czyli gdzie trójka dominuje, gdzie trójka właśnie ma to pragnienie wielkości, prawda, jakby dużych osiągnięć, wybitności i tworzy ten swój obraz sztuczny siebie, który chce karmić i tak dalej. Gdzie w przypadku, kiedy ma czwarte skrzydło, to trójka jest jakby balansowana przez czwórkę, ponieważ czwórka ma tendencję do wątpienia w siebie i jakby bardzo dużej introspekcji i kontemplacji swojego wnętrza i takiego wycofania się introwertyzmu i kierowania agresji na siebie. Więc ta jakby agresja trójki, która bierze się z frustracji ich narcyzmu, w przypadku trójki z czwartym skrzydłem rozdziela się na innych i na siebie samą. I dodatkowo czwarte skrzydło dodaje introspekcji trójce, a więc jakby trójka ma dużo większą świadomość swojego narcyzmu i agresji niż w przypadku drugie skrzydło, ponieważ drugie skrzydło ma poczucie, że jest dobre, że zawsze wszystko jej się należy i tak dalej. I dodatkowo dwójki są znacznie mniej introspektywne niż czwórki, znacznie mniej samoświadome. Więc połączenie tej narcystycznej trójkowości z dwójkowym właśnie wyparciem swojej agresji i jakby z takim poczuciem, że wszystko mi się należy i z niewidzeniem tej swojej agresji, swoich złych czynów, no jest jakby mieszanką wybuchową, że tak powiem. Ponieważ no właśnie kiedy te dwie rzeczy się łączą, no to jest wyjątkowy głód miłości i jakby podziwiania, ale dodatkowo, że jest to bardziej, że trójka tu wygrywa, więc głód bycia podziwianym jest jeszcze silniejszy niż bycia kochanym, to jest to jeszcze bardziej być może trudne niż w przypadku 2W3. I dodatkowo tutaj jeszcze silniejszy jest ten aspekt uroku. Może 2W3 są, mogą być też bardzo jakby niesamowite, ale więcej przypadków 3W2 będą dla większości ludzi bardziej czarujące, ponieważ one po prostu więcej wysiłku wkładają w takie trójkowe osiąganie mistrzostwa, więc mogą się nauczyć niesamowicie śpiewać. Bardzo dobrze śpiewać, bardzo dobrze grać na instrumentach, bardzo dobrze tańczyć, czy po prostu dużo czytać i tak dalej. Dzięki temu, żeby po prostu mieć taką personę, że jestem kimś wybitnym. I przez to, że są też no właśnie trójkami, będą umieć oczarować innych, ale będą też dwójkowo potrafić wchodzić w intymność, żeby i ludzie im się zwierzali i tak dalej, więc no będą niesamowicie oplatać innych jakby wokół siebie. To tak mówię o przeciętnych tych 3W2. I jeżeli ktoś to lubi, no to będzie jakby zawsze jakby zabawiany, jakby czarowany i tak dalej, ale w relacji z takimi ludźmi jest takie poczucie, że liczą się tylko oni, że nie ma tej drugiej strony. Czasami przychodzi ta dwójkowa natura dawania, ale jednak wygrywa tutaj ta trójka, więc jest to moim zdaniem jeszcze trudniejsze niż w przypadku 2W3. Natomiast, no właśnie, jeżeli są zdrowe, to moim zdaniem no, tutaj jest dużo dobrych rzeczy, ponieważ to może tutaj nie zostało podkreślone właśnie niestety, ale no, zdrowe 3W2 będą przede wszystkim bardzo wybitne, bardzo uzdolnione i ekstrawertyczne, czyli to będą naprawdę porywające osoby jakby swoim takim sposobem bycia i no to są takie osoby właśnie, że wyobraźcie sobie jakiegoś piosenkarza czy piosenkarkę, która robi totalne show, no nie? I po prostu no wymiata, no nie? I jest po prostu perfekcyjna taka, po prostu, że każda
nuta jest w punkt, każdy dźwięk jest po prostu doskonały i jest tym masa emocji i takiego show i tak dalej. Więc to są tacy ludzie, którzy osiągają sukcesy bardziej w takich sferach właśnie show biznesu, mi się wydaje. Mm. I to też jest ciężki krzyż, prawda? Ponieważ tak naprawdę, znaczy może krzyż, źle powiedziałem, ale jest to po prostu trudne. Ponieważ tak naprawdę bycie sławnym, bycie w światłach reflektorów jest bardzo trudne, prawda? Ale właśnie dla tych typów przychodzi to wyjątkowo łatwo, stąd ta nazwa tego podtypu gwiazda, ponieważ one po prostu thrive, one pływają, one czują się jak ryba w wodzie, w sławie, w tym byciu podziwianym i tak dalej, dlatego mają tendencję do osiągania wielkich sukcesów takich, no właśnie show biznesowych, prawda? Mi się wydaje i no tacy ludzie też są w takim normalnym, materialnym życiu potrzebne światu, prawda? To też mogą być ludzie, którzy mogą jakby dużo wysiłku włożyć w różne projekty, nie tylko takie show biznesowe, ale tworzyć różne miejsca, różne firmy, różne działalności, różne projekty, które będą nasze serce w to wkładać, ponieważ są trójkami, a ta dwójkowa interpersonalność doda im bardzo dużo jakby umiejętności organizacyjnych, takich po prostu tworzenia społeczności, tworzenia relacji, które są potrzebne do prowadzenia tych miejsc, tego biznesu, tych projektów i tak dalej. No, trzeba to lubić, ale to są takie osoby bardzo intensywną energią, taką emanującą właśnie swoim jakby, swoimi talentami i tak dalej. I realizująca intensywnie swoje projekty, które też są w połączeniach z innymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. I właśnie dlatego nazywa się gwiazda, w przeciwieństwie do 3W4, profesjonalista, który jest bardziej wycofany i tak dalej. No a właśnie kiedy są niezdrowe, no to już chyba mówiłem, że no jest to bardzo niebezpieczne połączenie, ponieważ to pragnienie jakby bycia podziwianym i też bliskości, często właśnie obsesyjność na punkcie pewnych partnerów i tak dalej, no może skończyć się naprawdę psychopatycznymi zachowaniami, że mogą nawet zamordować, czy pobić, czy torturować, czy nie wiem, zgwałcić do osoby, które sfrustrowały ich pragnienia, które nie dały im tego, czego pragną, mogą być bardzo manipulatywne, żeby osiągać to, czego pragną. Jakby właśnie tutaj też ten element wielkich obietnic, wielkich rozczarowań jest obecny. No i właśnie jak są niezdrowe, to najbardziej jakby takie przykre w tym jest to, że one nie będą do końca jakby, będzie im zależało na tym, żeby to nie wyszło na jaw, ponieważ one cały czas w oczach innych będą chciały być mega, więc to może być taka osoba, która może na przykład zgwałcić i bardzo skrzywdzić, pobić swojego partnera, ale na zewnątrz będzie udawać, że jest totalnie taką właśnie gwiazdą, super osobą, która ma wszystko, która jest zawsze szczęśliwa i tak dalej. Więc to są tacy, no zobaczcie, najbardziej aktorska taka podtyp, który aktorem jest nie tylko jakby na scenie, ale też w życiu. O ile nie są zdrowe, prawda? Jak są zdrowe, to stają się autentyczne i wtedy są naprawdę... Wtedy jakby, jeżeli są zdrowe, to te wszystkie talenty i te wszystkie umiejętności i te zaangażowanie i tak dalej są po prostu autentyczne, naturalne i wypływają z ich serca. Okej, więc to jest 3W2. I ostatni chyba przed przerwą. 3W4. Trójka z czwartym skrzydłem. Profesjonalistka. Cechy trójki i czwórki tworzą złożony podtyp, którego cechy często są we wzajemnym konflikcie. Trójka jest generalnie interpersonalnym aspektem, a czwórka wycofuje się z kontaktu z innymi. W tym podtypie jest mniejszy nacisk na interpersonalne umiejętności, a większe skupienie na pracy, osiągnięciach i byciu rozpoznawalnym. Zależnie od poziomu, w jakim operatywne jest czwarte skrzydło, niektóre osoby tego podtypu wydają się bardziej jak czwórki niż trójki. Mogą być ciche, raczej prywatne, przygaszone w sposobie bycia, mieć artystyczne zainteresowania i estetyczną wrażliwość. Mogą być bardziej emocjonalnie wrażliwe niż trójki z drugim skrzydłem, ale zarazem bardziej powściągliwe w ich autoekspresji. Zdrowe trójki z czwartym skrzydłem mają pewną dozę intuicji, którą mogą pokierować zarówno na siebie, jak i na innych. Ponieważ doza samoświadomości jest częścią ich osoby, ludzie z tego podtypu mają większy potencjał do realizacji samowiedzy i rozwoju emocjonalnego życia niż trójki z drugim skrzydłem. Mogą mieć artystyczną wrażliwość, kreatywny talent, jak i często posiadają silne poczucie stylu, zwłaszcza w odniesieniu do ich domów i wyglądu osobistego. Z reguły podkreślają inteligencję ponad osobistą atrakcyjność, zarówno w obrazie siebie, jak i w społecznych interakcjach.
W dodatku, w zależności od tego, na ile czwarte skrzydło jest operatywne, będzie tu silne przyciąganie do estetycznych obiektów i zamiłowanie do świetnych rzeczy. Pracowite generalnie prezentują bardziej poważną i otwarcie zorientowaną na cele personę niż trójki z drugim skrzydłem. Wiele osób z tego podtypu spędza wielką ilość czasu, doskonaląc swoje rzemiosło i sprawiają, że ich zajęciem jest osiąganie mistrzostwa w jakiejkolwiek technicznej wiedzy czy umiejętności, która jest konieczna, by górować w wybranej przez nie dziedzinie dążeń. Z tego powodu mogą być łatwo błędnie wytypowane jako piątki lub jedynki. Osoby z tego podtypu są pewne siebie i w jakimś względzie wybitne, a jednocześnie introspektywne i wrażliwe. Przeciętne trójki z czwartym skrzydłem, ponieważ trójka jest głównym aspektem, będą bardziej zainteresowane sukcesem i prestiżem, aczkolwiek w bardziej subtelny sposób niż drugi podtyp. Kompetytywność trójki i wątpienie w samego siebie czwórki łączą się w sposoby, które na trójkach z czwartym skrzydłem nieuchronnie tworzą olbrzymią presję. Zaczynają bazować swoje poczucie własnej wartości na reakcjach konkretnych innych osób odnośnie ich pracy i często czują się, jakby z każdym projektem, który podejmują, wystawiały całą swoją wartość na linii. Ich wyobraźnie i uczucia pełnią bardziej aktywną rolę, ale jako trójki wciąż tłumią ich uczucia na tyle, na ile to możliwe, by funkcjonować bardziej efektywnie i by robić dobre wrażenie. Pod taką presją muszą oczywiście prędzej czy później popełnić jakieś błędy. I kiedy się to dzieje, czwarte skrzydło dodaje element oskarżania samego siebie, który może być trudny do wytrzymania. Nieustający i bezwzględny pęd osiągnięć trójki, połączony z samokrytyką czwórki, sprawiają, że idea porażki jest prawdziwie przerażająca dla tego podtypu. Trójki z czwartym skrzydłem mają tendencję do bycia bardziej humorzastymi i pretensjonalnymi niż drugi podtyp, jak i są bardziej wyniesienie zdystansowane i świadome tego, jak inni ich traktują. Wiele pokładają w ich pomysłach i ideach i domagają się, by inni czynili tak samo. Narcystyczne uczucia wyższości i arogancja mieszają się z czwórkowymi uczuciami bycia poza regułami i folgowaniem sobie. Mogą być subtelnymi szpanerami, ale jednak szpanerami. Niezdrowe trójki tego podtypu szalenie oscylują między inflacją ego trójki a wątpieniem w siebie czwórki. Ponieważ trójka jest typem bazowym, przeważają satysfakcja z samego siebie i fantazje o swojej wielkości. W zależności od tego, jak silną rolę gra czwarte skrzydło, mogą również cierpieć na depresje, w których zamykają się emocjonalnie i fizycznie na pewne okresy czasu. Trójki mogą wyjść z tych stanów z odnowionym poczuciem sensu czy celu, ale często znowu popadają w te same nawyki, które już wprowadzały je w problemy. Może dziać się to wielokrotnie, dopóki trójki nie przyjmą przekazu i poczynią istotne zmiany w ich życiu, albo wypalą się czy zatopią w naprawdę patologicznym zachowaniu. Osoby tego podtypu mogą być błędnie zdiagnozowane jako z maniczno-depresyjnym zaburzeniem osobowości, ponieważ ich nastroje szybko się zmieniają. Element, który trójki z czwartym skrzydłem mają wspólny z zaburzeniem maniczno-depresyjnym. Jednakowoż fundamentalny problem nie leży u nich w niepokoju, lecz w narcyzmie i braku spełnienia ich wygórowanych oczekiwań. Jest możliwe, że osoby tego podtypu będą autodestruktywne i samobójcze, jeżeli cały czas będą frustrowane przez rzeczywistość. Ok. Tutaj, zanim przejdę do mojego opisu, to tylko wyjaśnię to maniczno-depresyjne, ponieważ maniczno-depresyjne zaburzenie jest bardziej siódemkowe tak naprawdę. Osoby maniczno-depresyjne to są bardziej siódemki, a właśnie trójki są bardziej narcystyczne. Ale właśnie trójki z czwartym skrzydłem mogą dać wrażenie takiej maniczno-depresyjnej, bo mania to jest taki stan, że jestem Bogiem, wszystko mi się uda, jestem najlepszy, nic mi się nie stanie i tak dalej. I osoby maniczno-depresyjne to są osoby, które mają wahania między byciem na takim haju, że wszystko mogą, że są najlepsze i tak dalej, a totalną depresją, że nic im się nie udaje, że wszystko jest do bani, że nic nie zrobią i w ogóle. I tak naprawdę to siódemki bardziej takie są, jak są niezdrowe, że bo siódemki są maniczne po prostu, że w tym hedonizmie i w tym dążeniach się to są nakręcają, a potem depresja, bo nie wyrabiają z tym, po prostu mają takie fazy. Ale tak naprawdę trójki z czwartym skrzydłem mają to samo, tylko że to wynika zupełnie z innych przyczyn. Bo niezdrowe siódemki po prostu to wynika bardziej z takiego nienasyconego głodu i
jakby, który bierze się z niepokoju, ponieważ głównym problemem siódemek jest niepokój. Po prostu, że one są ciągle jakby w takim anxiety, w stresie, w takim niepokoju i nie wiedzą, co z tym zrobić, więc po prostu uciekają w przyjemności. A trójka z czwartym skrótem nie ma takiego niepokoju. Tylko po prostu ma tak wygórowane mniemanie o sobie, że czuje, że należy jej się wszystko, że powinna być cały czas podziwiana i tak dalej, a wiadomo, że tak nigdy nie jest. Bo chociażby dlatego, że właśnie tak mają, to ludzie to widzą i się oddalają. I przez to są cały czas sfrustrowane, że dlaczego je spotyka takie odrzucenie, takie cierpienie, skoro one są takie wyjątkowe i wybitne. I to jest problem. I dlatego właśnie ta maniczno-depresyjność wynika stąd, że mania właśnie, że wydają się w manii, a tak naprawdę nie są. Po prostu są w narcyzmie, że są takie wyniesione i tak dalej, takie super i takie pracowite, żeby realizować właśnie te programy swojego ego. A depresyjne, bo po prostu wypalają się i potem po prostu mają takie doły. I to jest podobna dynamika, ale ma zupełnie inny powód. A właśnie tak w psychologicznym języku zaburzenia maniczno-depresyjne mają źródło w niepokoju i jakby w takim niemożliwości bycia ze sobą, a właśnie narcyzm ma źródło jakby w zawyżonym poczuciu własnej wartości. Okej, i taki mój ogólny opis 3W4, więc i to już jest ostatnie i potem robimy przerwę. Więc 3W4 jest właśnie też bardzo ciekawym podtypem, ponieważ łączy właśnie te dwa bardzo jakby różne aspekty, które coś łączy, a coś dzieli. Łączy je to, że zarówno trójki, jak i czwórki są mocno skupione na sobie, bo trójki są skupione na sobie jako osoby, które chcą w oczach innych kimś być, a czwórki są po prostu skupione na sobie, na swoim własnym świecie wewnętrznym. Natomiast co je różni, to właśnie to, że trójki są dużo bardziej takie na zewnątrz, że chcą, żeby inni ich podziwiali, żeby po prostu chcą uznania i takiej wybitności, a czwórki po prostu mimo wszystko są też introwertykami i chcą po prostu uciekać do swojego świata i być w swoim świecie i są bardziej w swoim wnętrzu. I to tworzy bardzo ciekawy typ, dlatego że z jednej strony trójka z czwartym skrzydłem no właśnie ma tę bardzo ciekawą dynamikę, która z jednej strony ją męczy bardzo, ale z drugiej strony też bardzo dużo jej daje. Męczy ją pod tym względem, że ma straszne wewnętrzne konflikty między chęcią jakby dystansowania się i wchodzenia w ten swój wewnętrzny czwórkowy świat, a chęcią bycia z innymi, byciem w centrum uwagi i tak dalej. I to strasznie jakby się żrą między sobą wewnętrznie w tym, ale z drugiej strony daje to bardzo ciekawe połączenie właśnie, gdzie jest bardzo duża motywacja do działania i doskonalenia się trójki z dużą samoświadomością i taką introspektywnością czwórki. I właśnie dlatego to się nazywa profesjonalistka, ponieważ ten typ tworzy taką osobę, która jest bardzo wycofana i w swoim świecie, ale tworzy pewne rzeczy, które potem z nimi wychodzi do ludzi. Czyli trójka z drugim skrzydłem bardziej działa w świecie cały czas wśród ludzi i jakby napędza się tym ekstrawertyzmem i kontaktem z innymi i cały czas nakręca się tą energią i przez to się doskonali, a trójka z czwartym skrzydłem właśnie wraca do swojej samotni, musi mieć swoje biuro czy swój pokój, w którym jest sama, który nikt jej nie przeszkadza i tam szlifuje właśnie do mistrzostwa swoje umiejętności, swój warsztat, różne swoje jakości i wtedy wychodzi, że tak powiem, z tym do ludzi, czy jako jakoś wystąpienie, jako jakiś występ, jako jakiś projekt pokazuje i tak dalej, realizuje i potem jest ta chwila, kiedy jest ta prezentacja, kiedy pokazuje to ludziom, daje to ludziom, a potem znowu wraca do siebie. Jest taka oscylacja między wychodzeniem do ludzi z tym, co zrobiły i wracaniem do swojej pracowni. No i właśnie balansuje to ta czwórka, ponieważ czwórka bardziej wyładowuje agresję na sobie niż na innych. W związku z tym jest o tyle balans, że one będą bardzo się gryzły ze sobą, natomiast przez to, że są takie wycofane, no to mniej będzie takich. Mniej będzie takiego przywiązania jak 3W2. Natomiast na przykład w związkach problem może być inny zupełnie, że tak jak 3W2 może mieć problem bardziej obsesyjny taki i zbyt lgnący, zbyt dużo wymagający, tak 3W4 też będzie bardzo dużo wymagać, ale będzie też bardzo zdystansowane, że bardziej będzie problem z takim użyciem, że za bardzo no ta intymność. Będzie z jednej strony, ale wygrywać będzie ta trójkowa chęć po prostu doskonalenia i bycia w swoim świecie, w swoich projektach i tak dalej. Więc bardziej nieobecność może być większym problemem niż taka obsesyjność. W każdym razie, no właśnie zdrowe 3W4 są o tyle super, że mają tą motywację i tą chęć wielkości trójki,
z tą czwórkową taką świadomością, głębszą wrażliwością i taką introspekcją i samoświadomością i tak dalej. I to po prostu wszystko w połączeniu sprawia, że te ich projekty są naprawdę głębsze, bardziej skupione na takich rzeczach wewnętrznych, bardziej są artystyczne, bardziej kreatywne, może mniej interpersonalne, właśnie mniej takie społeczne i tak dalej. Wtedy te ich dobre cechy się łączą, czyli właśnie ta samoświadomość, głębia czwórki łączy się z tym motywacją, wybitnością, zdolnościami trójki, prawda? Natomiast jeżeli są przeciętne, no to łączą się te dobre i złe cechy i wtedy no właśnie niestety ten narcyzm zaczyna przechodzić trójkowy i czwórkowy też, że właśnie nie dość, że mają to czwórkowe, że są poza regułami, że sobie folgują cały czas w swoich potrzebach, swoich pragnieniach i tak dalej, jak to czwórki, to jeszcze tak trójkowo chcą być podziwiane, chcą być rozpoznawalne i tak dalej. No a jeżeli nie są, że tak powiem, nie są spełnione w rzeczywistości, nie są jakby popularne i wybitne, no to wtedy będą tworzyć ten narcystyczny obraz, że będą myśleć, że są wybitne i będą się tak zachowywać i to może być no, trudne. I też będzie taki element rywalizacji, że to są takie osoby, które mają bardzo silną, może taką nie bezpośrednią, ale taką ukrytą rywalizację, że one chcą być lepsze, że one chcą pokazać, że tak, że ja tutaj robię najlepsze rzeczy, że ja to jestem taki kreatywny i tak dalej, że ja tak dużo umiem. I właśnie ta profesjonalistka to jest taka osoba, która ciągle pracuje nad sobą, ale ona pracuje właśnie w taki trójkowy sposób, że będzie czytać książki rozwojowe, będzie próbować jakby się rozwijać cały czas, ale to jest cały czas jakby takie płynie z takiego jakby starania intelektu. To jest trochę mniej naturalne, że tak powiem, niż na przykład w przypadku 4W3. No i właśnie ta presja tutaj będzie silna właśnie pomiędzy tym chęcią wyjścia do ludzi, a chęcią wycofania się. Natomiast niezdrowe właśnie 3W4 będą mieć te fazy, no właśnie przez to, że z reguły niezdrowe będą mało spełnione, bo no, będą mieć te depresyjne fazy i tak dalej, więc nie będą mieć takiej realizacji, więc będą musieli sobie nadrabiać tym narcystycznym obrazem, przez co będą mieć coraz większe wymagania, coraz większe takie poczucie, że przecież mi się należy, że ja powinienem być rozpoznawalny i tak dalej, wybitny. No i wtedy będą coraz bardziej się nakręcać jako trójki, żeby to realizować, ale po prostu nie wytrzymują tej presji i wtedy popadają w to czwórkowe czy w dziewiątkowe, dezintegrując się taką depresyjną, taką folgowanie sobie, taką no właśnie maniczno-depresyjną, że albo będą pracować, a potem znowu deprecha. No i właśnie przez to, że są czwórkami i trójkami, to dobre połączenie może sprawić, że zmienią się i znowu wyjdą z tego kryzysu i po prostu znowu będą przeciętne, a może później zdrowe. Albo właśnie, no jeżeli będzie, no niestety, że zapętną się w tych negatywnych schematach, no to po prostu mogą być autodestruktywne i nawet popełnić samobójstwo. Po prostu w pewnym momencie mogą nie wytrzymać tej frustracji, że tak się starają, tak po prostu się rozwinęły, tyle próbowały, a mimo to życie cały czas ich frustruje i cały czas coś jest nie tak, prawda? A bierze się to stąd, że po prostu nie rozumieją, że prawdziwy rozwój, najgłębszy rozwój trójki jest wtedy, kiedy właśnie puszczają ten rozwój i po prostu są sobą. Kiedy stwierdzają, że już jestem wystarczająco dobry, już są autentyczne i nikogo nie udają, nikomu nie próbują być. I kiedy trójki po prostu akceptują siebie takim, jakim są i przestają od siebie oczekiwać i nie robią tego obrazu siebie, tylko są sobą, to wtedy stają się niesamowicie potężne. Bo są z reguły bardzo zdolne. A kiedy przestają mieć tą napinkę i to ciągłe popisywanie się, to ciągłe zwracanie na siebie uwagę, to stają się niesamowicie magnetyczne i atrakcyjne. I wtedy wreszcie dostają to, czego pragną. A kiedy dostają to, czego pragną, tą miłość, to uznanie i są autentyczne i naturalne, to wtedy to rośnie i rośnie. I jest taka ciągła wymiana. Ja daję i otrzymuję, daję, otrzymuję. I wtedy są właśnie zdrowe i są bardzo dobre, prawda? Więc to są te skrzydła trójki. Okej. To ja wam bardzo dziękuję za uwagę i w takim razie zróbmy sobie 1,5 godziny przerwy do 17 i lecimy dalej, ok? Czy chcecie, wystarczy 1,5? Dobra, to dzięki, do zobaczenia za 1,5 godziny. Ja się tutaj nie rozłączam, więc to może siedzieć dalej, ale po prostu wyłączam kamerkę i mikrofon. Do zobaczenia, smacznego czy tam miłego spacerku.